Cóż pomoże bałwan, którego wyrzeźbi mistrz? Księga Habakuka, rozdział 2, werset 18. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Przypowieści Salomona, 3, rozdział 5, werset. Poranne spotkanie w pociągu. Po prawej stronie jednego mężczyzny siedział młody mężczyzna i studiował z zainteresowaniem kolumnę z horoskopami w porannej gazecie. Wydawał się ucieszony tym, co tam przeczytał, gdyż starannie wydarł część ze znakiem skorpiona. Nagle odezwał się do tego drugiego mężczyzny, który był już przez chwilę wspomniany. Czy chciałby pan również przeczytać swój horoskop? Czy może mam panu przeczytać? Pod jakim znakiem się pan urodził? Ten mężczyzna odparł mu: nie, jest to konieczne. Moje życie jest pod znakiem najlepszej gwiazdy, jest spod gwiazdy betlejemskiej. Ten młody człowiek popatrzył na tego drugiego ze zdziwieniem i ten drugi ciągnął dalej. Czy nie znasz historii o mędrcach ze wschodu? O nich Biblia mówi, a ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali. Ewangelia Mateusza, 2 rozdział, 10 werset. Gdy moje życie znalazło się pod opieką tej gwiazdy, innymi słowy, gdy poznałem Jezusa Chrystusa, mojego Pana, który wziął moje życie pod swoje przewodnictwo, nie potrzebuję już żadnego horoskopu. Przecież to wszystko to jakiś hokus pokus i nie jest prawdą. Ów młody człowiek wstał i rzekł: pan wierzy jeszcze w dzisiejszych czasach w Boga? I ten mężczyzna odpowiedział mu: my żyjemy w tych samych czasach, nieprawdaż? I odpowiedział: a jednak wierzysz horoskopowi i podążasz za tymi niebezpiecznymi zabobonami, o których już dawno wiadomo, że są kłamstwem. Krótko przed ich rozstaniem ten drugi mężczyzna zwrócił ich rozmowę jeszcze raz na Pana Jezusa Chrystusa takimi słowami: jak chcesz pewnego dnia ostać się przed Bogiem, skoro nie jesteś usprawiedliwiony z wiary w Jezusa Chrystusa Pana? Proszę, oddaj swoje życie pod panowanie gwiazdy z Betlejem. Jezus Chrystus Pan umarł również za ciebie, jeśli wyznasz mu swoje grzechy. On pragnie stać się dzisiaj twoim osobistym Zbawicielem.